2014-2023. Zaczynamy. W skład samorządu uczniowskiego. Thank you.
te klany wampirów. Widzę książę ciemności. Ciekawe, komu w tym roku przypadnie dodatkowa nadprogramowa kropla krwi? A zaznaczam, że jest to towar deficytowy i brak go na rynku. Chociaż wiem, że część z was bardzo się starała, żeby zapełnić braki w naszym mieście. Witajcie, przedstawiciele wampirzych klanów. Przywitajmy. Klan A. Asy ojca Damiana. Klan B. Bestie JJ'a. Klan C. Czatujące strzygi upiora wyższej kategorii Bogdana. Klan D. Dzieci Drakuli Krotosa i grające z ogniem. Oraz klan E. Ewidentnie sympatyczne wampiry energetyczne. Do brzegu, bo zaczynam być głodny. To może ja opowiem dowcip. Ile wampirów potrzeba, żeby wymienić żarówkę? Żadnego, bo boją się światła. To ja przepraszam. Zatem przejdźmy do pierwszej kategorii. Mam opowiedzieć historię mojego życia. Przeprowadzam wywiad z ludźmi zbieranych życiorysy. Radio KFRC. Będziesz potrzebował dużo taśmy. Mam całą torbę kaset. Śledziłeś mnie? Tak. Wyglądałeś ciekawie. Mieszkasz tu? Nie. To tylko pokój. Zaczniemy. So, what do you do? Czym się zajmujesz? Jestem wampirem. Nie spotkałem się z taką odpowiedzią. Mam to rozumieć dosłownie? Oczywiście. Czekałem na ciebie w tym załogu. Obserwowałem, jak ty obserwujesz mnie i ty się odezwałeś. Szczęściarz ze mnie. Może obaj mamy szczęście. Powiedziałeś, że czekałeś na mnie. Co zamierzałeś zrobić? Zabić mnie, wybić moją krew? Tak, ale tym się nie przejmuj już. Naprawdę wierzysz w to, że jesteś wampirem? W kategorii intelektualista nominowani zostali Daniela Szpaczyńska z klasy 3A. Michalina Wiśniewska z klasy 3B. Karolina Protukowicz z klasy 3C. Weronika Kubera z klasy 3D. Oraz Piotr Stańczak z klasy 3E. A o wręczenie nagrody poprosimy burmistrza miasta Malborka, pana Andrzeja Rychowskiego. Zaraz otworzymy, tak? Jak go otwierać? Dobrze, proszę. Przygotuję tylko. Witam kochani. Jak zauważam, że nominowanych jest wiele dziewcząt, więc ja nie wiem, czy to przewaga. Tutaj kobiety biorą górę z mężczyznami, jeśli chodzi o intelekt.
Tak? Chłopaki? Tak? Nie słyszę, na tym łatwiej jak idzie, czy tak, czy nie? Ale nieśmiało, dobrze. No myślę, kochani, to taka kategoria mało śmieszna, bo intelektualista to ktoś, kto wiele rozumie, nie zawsze ma rację, ale też powinien kierować się sercem w swoich wyborach i w swoim rozumie. No właśnie, mamy już laureatkę w tym roku. Zgadnijcie kto, dziewczyna czy chłopak? Tajemnicy nie będzie, dobrze. Więc gratuluję serdecznie, laureatką została Weronika Kubera. Wampirem zostałem, krwi co noc pożądam. Razem z ukochaną do wiosek zaglądam. I choćby ryble zawierali wrota, nie ujdzie wampirowi w noc żywa istota. I nie dzień, ale noc wampirowi sprzyja. Dziewczę młode, pierś młoda krew i młoda szyja. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony. Na wieki średnie zarzućmy zasłony. Lat 500 samotnie przeżyłem, bez żony. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy go biznes, świetnie prosperuje. Na stacjach krwiodawstwa nadawcę spoglądam. Krwi młodej, świeżej, ciągle krwi pożądam. Stacja krwiodawstwa w Malborku urządza przerw zapasów w związku z rosnącą temperaturą otoczenia i kończącym się terminem przydatności do spożycia. Mega oferta. Wielosztuki. Krwiopijco. Kupując 3 fiolki, płacisz jedynie za 2. Specjalne obniżki dla stałych klientów. Krew badana przez naszych laborantów. Nie zawiera E i żadnych konserwantów. Dla twojego ducha zawsze świeża lucha. Przed użyciem z nikim się nie konsultuj. Kto to włączył tę kryptoreklamę? Prosiłabym z powrotem tego interesującego osobnika. W końcu jakiś wampir z klasą się pojawił, a wy jakieś nędzne akwizytorki z tanią krwią pokazujecie. Ponury, weź mi otoczo do minutki, jestem tego niemarłego. W kategorii facet z klasą nominowani zostali Piotr Niedbało z klasy 3A. Grzegorz Minda z klasy 3B. Piotr Kępa z klasy 3C. Karol Produkowicz z klasy 3D. Oraz Jakub Danieluk z klasy 3E. A o wręczenie tej nagrody poprosimy panią Sylwię Grabowską z Wydziału Oświaty.
zaproszenia osoby, która uzyskała tę nagrodę. Facetem z klasą zostaje Karol. W internecie definicji faceta z klasą. Znalazłam bardzo sympatyczny obrazek. Karol, życzę Ci, żeby takie epizody Ci się nie przytrafiały, a jeżeli już się zdarzą, to żebyś zawsze umiał zachować się jak facet z klasą. Proszę bardzo. Bycie facetem z klasą zobowiązuje. Również te prezenci, żeby zawsze wyglądał jak facet z klasy. I pamiętaj, że prawdziwe kobiety uwielbiają facetów z klasy. Bardzo klasyczne, jest mi bardzo miło i dziękuję za wszystkie oddane moje głosy. Dziękuję. A teraz niespodzianka. Nasze ponure zamczysko odwiedził demon sztuki z otchłani Hadesu. Henryka 2014 w kategorii dusza artystyczna otrzymuje Patrycja Jesienia. Mam
nadzieję, że Patrycja coś powie albo zaśpiewa. Dziękuję bardzo. Miałam śpiewać, ale łamie mi się za bardzo. Chciałam duchowo bardzo podziękować wszystkim za oddane głosy i mojej klasie, która mnie wspierała przez całe 3 lata i pani wychowawczyni. Bardzo dziękuję. A była już kategoria rozłączek? Nie, ale mam pomysł. Henryka dostaną bracia syjamscy z rośnięci głowami. Na przykład z klanu ojca Damiana? Lepiej siostry. Mają wspólne serce. Oczywiście, że siostry. Dalej, dalej siostry wiedźmy. Czarodziejski krąg zawiedźmy. Od tak, od tak, od tak. Trzykroć tak i trzykroć w tak. Trzykroć jeszcze do 9. Już po zaklęciu. W kategorii papuszki nierozłączki nominowani zostali podobnie jak 2 krople krwi. Wojciech Antoniuk i Kacper Jagiełło z klasy 3. Sandra Sikora i Sandra Puszka z klasy 3B. Klaudia Zima i Paulina Grajewska z klasy 3C. Paulina Karbowiak i Dominika Raźniaczek z klasy 3D. Oraz Martyna Szczerbińska i Jakub Janowczyk z klasy 3F. A o wręczenie tej nagrody poprosimy przewodniczącego Rady Rodziców, pana Jarosława Mytnika. Dobry. Proszę wszystkie ptaszki, żeby tam uszykowały skrzydełka. A przylecą tutaj do nas Martyna i Jakub. Miała być niespodzianka, no ale teraz mam 2 bukiety i komu je wręczyć? Koleżance, są to specjalne bukiety dla papużek nierozłącznych, także proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że moja papużka nierozłączka się rozlikowała dzisiaj i zostawiła mi tak samego. Niestety nie ma. I dziękuję wszystkim za głosy dla nas i trzymajcie się. Siedzę tu już pół godziny i nic. Nuda. Wieczysta nuda. Tę krwi. Świeżej krwi. Pieśma była już w grobie. Już chłodna. Krew poczuła, spod ziemi wygląda, jak upiór powstaje krwi chłodna. I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Thank you.
emocje. Też mi się nawi. W kategorii indywidualista z niemałym narażeniem życia nominowani zostali Maciej Wierzba z klasy 3A. Tomasz Bogdanowicz z klasy 3B. Maciej Liśkiewicz z klasy 3C. Szymon Gołdewski z klasy 3B. Oraz Bartosz Szymara z klasy 3A. A nagrodę w tej niebanalnej kategorii wręczy skarbnik powiatu małopolskiego, pani Anna Załęska. Witam wszystkich. Serdecznie gratuluję osobom nominowanym, a szczególnie zapraszam Tomasza Bogdanowicza. Gratuluję i warto być zawsze pierwszorzędną wersją siebie niż drugorzędną wersją kogoś innego. Wracając do meczu, ten rozgrywający,
cios i przyspieszenie. Wieczność długo trwa. Trzeba dbać o ciało i kondycję fizyczną. Pić dużo płynu. Dla sportowców krew świeżutka, zwłaszcza kiedy twarz bladutka. W pełnokrwistej kategorii sportowiec nominację uzyskali Artur Krokwiński z klasy 3A, Jakub Treć z klasy 3B, Oliwia Kulik z klasy 3C, Marek Mytnik z klasy 3B, oraz Damian Murawski z klasy 3E. A nagrodę wręczy pan Jarosław Dymek. Zwycięzcy, pan nagrodę oczywiście jak co roku jest to karnet na siłownię, ale to właśnie po to, żebyś Oliwio Kulik nie miał powiedzieć. Żebyś mogła powiedzieć, kiedy jakiś natrętny facet będzie pytał, co robisz w Sylwestra, że robisz bicepsy plata. Podziękować, a najbardziej trenerowi, który zaszczepił we mnie to, że najważniejsza jest walka do samego końca o najwyższe cele i zwycięstwo nie tylko na boisku, ale również poza. Dziękuję bardzo. Jakiś to chłopiec piękny i młody. Jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a oni kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą odrzewi. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Powiedz coś, piękna, luba dziewczyno. Ty, nieświadoma swej krasy, jaką przybiegłaś do mnie drożyną i z której ty jesteś klasy? W kategorii kobieta z klasą nominowane zostały Joanna Trybczyńska z klasy 3A. Magdalena Bona z klasy 3B. Alicja Prędota z klasy 3C. Alicja Okrucińska z klasy 3B. Oraz Ewelina Błaszkowska z klasy 3. A nagrodę wręczy wychowawca klasy 3B, pan Jacek J.J. Jakusik.
zobaczycie, jak wygląda kobieta z klasą. Wygląda facet z klasą, możecie teraz popatrzeć sobie. Facet z klasą, czyli wychowawca. Joanna Torczyńska. Smakowite kąski z tych dziewcząt. Zatopiłoby się kły w tych pięknych szyjach. Tam, tyle było już tych szyj, tyle krwi niewinnej przylanej. Czymże to jest wobec wieczności? Nuda, panie, wszystko mnie nudzi. Książę ciemności się nudzi. Szybko, zróbcie coś. Dajcie jakąś muzyczkę może. Już, natychmiast. Specjalnie dla Księcia Ciemności, jego ulubiony zespół. Prosto z kurnego piekielnych szczeluścia. Przywitajcie ich gorącymi brawami. Oto oni. Amerika Plus!
Zaiste było lotniście. W nagrodę utoczcie im kubeczówkę krwi z moich prywatnych zapasów. Oni to mają dobrze. Zawsze byli ulubieńcami hrabiego Drakuli. W kategorii pupil nominowani zostali Miłosz Gawrat z klasy trzeciej A. Katarzyna Rupińska z klasy trzeciej B. Marlena Konepał z klasy trzeciej C. Szymon Korycki z klasy trzeciej D. Oraz Justyna Czop z klasy trzeciej A. A o wręczenie tej nagrody poprosimy dyrektora naszego liceum, pana Tomasza Wojnowskiego. No dobrze, nie to prosi. Proszę, przez święta spudła tylko na skokach, która trafi do pupila. Mnie się jak zwykle nie udało. A babcia mówiła, nie dawajcie mu na imię Macie, bo będzie gruby. Dobrze, że nie mam na imię Macie. Bo byłbym gruby. Proszę Państwa. Świetnie, bardzo dziękuję. Posypałem, że będę malborskim Karolem Strasburgerem, który świetne dowcipy opowiada w telewizorze. Henryka 2014 w kategorii pupil otrzymuje Marlena Konepa. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy dali na mnie głos. I kategoria pupil jest to tak naprawdę nagroda za wzajemne zaufanie między nauczycielem a uczniem. Poproszę pana. Bardzo dziękuję za zaufanie. A może znacie taki dowcip? Nie wytrzymam, zróbcie coś, bo skończę coś nowym kołkiem w sercu. Albo z czosnkiem w dół, w gębie. Daj mu jakąś kategorię do pierwszej razy. Niech coś będzie, żeby przydać artystycznie. Kategorię do wręczenia. Niech coś wręczy, albo jakoś inaczej się artystycznie spełni. Niech już nic nie mówi od siebie. O tak, nawet wiem jaką. Drakulo, pozwól mi wręczyć satyryka. Może przy okazji zatopię kły w jakiejś szyi. No dobrze, tylko żadnych własnych pomysłów. A zatem... Właściwie to przypomniał mi się jeszcze jeden dobry dowcip. Nie! To jest dobrze, o czym to ja? To ja przepraszam. Aha, w kategorii, w nominacji satyryk. W kategorii satyryk nominację uzyskali.
Kacper Jagiełło z klasy 3A. Michał Kokolewski z klasy 3B. Dariusz Rolicz z klasy 3C. Damian Stępień z klasy 3D. Oraz Wojciech Korny z klasy 3D. A o wręczenie nagrody poprosimy szkolnego satyryka i mistrza ciętej riposty zarazem, pana Bogdana Gutara. Dzień dobry, witam również wszystkich. Chciałem powiedzieć, właściwie pani Uniewicz powiedziała, żeby jakiś tutaj przedstawić kawał, ale przede mną już tyle padło, że nie wiem, czy jestem w stanie dorównać. W każdym razie dziwiłem się, że ta kategoria przypadła mojej skromnej osobie, ale nie byłem w stanie odmówić pani Uniewicz, która mi kazała, potem prosiła, w związku z tym jestem tutaj, a robię to dla części trzeciej ceny. Taki żart. Też nie myślałem, że mi się będą ręce trzęsły. Satyrykiem i otrzymuje Henryka 2014, Damian Stępień. Dzisiaj na wysokim poziomie stoją, dlatego dziękuję. A gdzie moi pupile? Niech zagrają coś od serca, coś dla relaksu. Poproszę o płyny ustrojowe.